Moim gościem jest Lech Kaniuk i mega przedsiębiorca, mega autor książki Siła Pędu. I na moim Instagramie zapytałem moją społeczność, czyli też pewnie częściowo ciebie i ciebie widzu, jakie macie pytania do Lecha Kaniuka. I teraz zadam te pytania, trzy pytania Lechowi i macie od nas w prezencie Q&A jako bonus. Gotowy na pytania? Gotowy. Dobra. To pierwsze pytanie jest od Jakuba Drożdża. Jak rozpocząć biznes w wieku 18 lat? Jak znaleźć produkt, na który jest popyt? Też bardzo często to pytanie otrzymuję. Okej. Okay. Jak zobaczyć, jakie produkty mają popyt? No to można zobaczyć w obrębie siebie. Oczywiście to jest coś, co wtedy nas interesuje i jest jakby w naszym zasięgu zainteresowania, ale myślę, że to jest największe źródło, żeby zobaczyć, co ludzie, co koledzy kupują i to wtedy jest pomysł na produkt, który się sprzedaje. Ale pójdźmy głębiej w to, bo dla ciebie ta odpowiedź jest łatwo oczywista, ale pod tym się kryje, wiesz, 100 tysięcy powiązań mózgowych, które u ciebie pracują teraz. A tutaj Kuba, on słyszy, okej, dobra, co dokładnie mam zrobić teraz, Lechu, w trzech punktach, powiedz mi. Okej, to no, pierwsze to jest zacząć obserwować, co ludzie kupują, co ty lubisz kupować, co się kupuje. Czyli krok pierwszy, zobacz, na co sam wydajesz pieniądze, czyli tak. Na przykład spisz sobie miesięczne swoje wydatki w kategorii, nie wiem, kategoria jedzenie, zobacz, co kupujesz, tak? Może niekoniecznie trzeba to aż tak zrobić, bo myślę, że intuicyjnie wiemy, jeśli ktoś na przykład gra w gry, no to pewnie dużo gier kupuje, no to jest już pomysł, że gry, aha, gry, albo książki, na przykład ja kupuję bardzo dużo książek, czytam bardzo dużo książek, no to widzę, że jest dużo sklepów, więc prawdopodobnie też się sprzedaje dużo książek. To jest jak w takim najbliższym otoczeniu. Później mogę zacząć rozszerzać swoją perspektywę, czyli jeśli patrzymy na siebie, to dobrze jest patrzeć wtedy na takich osób, którzy uznajemy jako, powiedzmy, podobna grupa docelowa, czyli nie patrzę wtedy na co moja mama kupuje, bo to jest inny target, tylko patrzę na przyjaciele czy w szkole, co w klasie kupują, co w innych klasach kupują, co jest trendy i powinienem mieć jakiś tam pomysł na produkty, które się sprzedają. Ale moje pytanie jest, bym odwrócił to pytanie, bym powiedział, czemu szukać, co się sprzedaje? Może powinniśmy szukać to, co nas interesuje, bo jeśli coś nas interesuje, to będzie nam też dużo łatwiej to sprzedawać. Jeśli czytasz dużo książek i czytasz jakąś kategorię książek, myślę, że to jest dużo lepsze źródło, jakie produkty może sprzedawać, niż szukać coś, co inni kupują, bo ja wiem, że dużo ludzi kupuje gry, ja nie gram w gry, nie znam się. Dla mnie byłoby bardzo ciężko, żeby to... Że możemy obaj nauczyć tego biznesu, tej nawet nie biznesu, tej kategorii, tylko musielibyśmy się zmuszać, żeby grać w gry. Tak. Ale nie musisz się zmuszać, żeby poznać branżę Yorków. Tak. Żeby wiedzieć, że one jedzą, że mają jakieś obroże, że jakieś usługi wokół tego muszą być. Tak. Już pojawiają się pomysły, jak to powinno wyglądać. Tak. Są boksy subskrypcyjne dla psów z żarciem, z zabawkami. Czemu ty i ja tego nie kupiliśmy? Nie? Ktoś nas nie dotarł z odpowiednim Yorko-boksem, czy Chihuahua-boksem, tak. Ale dając mi gwarancję, że ten boks będzie dla tego psa idealny. Ja mam z bańki i z głowy w ogóle myślenie o tym, co to ma być, jeśli zaufam im ich rekomendacjom. Tak. Czyli co musiałoby być, żebyś ty chciał kupić Yorko-boksa? Nie? To jest to pytanie, jakie trzeba sobie zadać w ogóle. No tak. A później no, pytanie, jeśli nie ma na przykład Yorko-boksa, ale interesuje się Yorkami, powiedzmy, i chce coś zrobić w tej kategorii, no to może powinien zacząć składać tego Yorko-boksa, albo wiem, że są produkty dla Yorków, ale w tym sklepie akurat wszystkich nie ma i tak dalej, no to już mogę zacząć szukać w internecie i sprowadzać jakieś rzeczy, żeby to sprzedawać. Tak samo jak OSM Power, który wydaje różne książki. Po prostu książki, nie? Książki, ale to bardziej jest ukierunkowane na książki biznesowe i rozumiem, że też szukacie autorów ciekawych pozycji, kontaktujecie się z wydawcami albo z właścicielami tych książek i się pytacie, czy to sprzedać. Tak samo musisz zrobić, czyli pójść do źródła, pójść do producenta, a czasami nie trzeba tego robić, bo można, jeśli chce prowadzić sprzedaż rzeczy Yorkowych online, to ja mogę pójść i kupić kilka rzeczy w sklepie zoologicznym, mogę na podstawie Shoplo czy innych narzędzi bardzo tanio postawić sklep internetowy i zacząć próbować tą sprzedaż. Jak widzę, że to się sprzedaje i lubię to, to nie mam marży na początku, ale nie liczmy na to, że od razu będziemy zarabiać dużo,
ale tym sposobem mogę zobaczyć, czy lubię sprzedaż tego produktu. To ja wczoraj dostałem pytanie na szkoleniu, które prowadziłem, gdzie był trener personalny i mówi: hej, słuchaj, co o takim pomyśle sądzisz, że będę wydawał książki amerykańskich autorów, sportowców? Mówię: super pomysł. On pyta: dobra, od czego byś zaczął? To ja od razu powiedziałem, że zacząłbym od kontaktu z wydawcami, którzy książki wydali, i zobaczyłbym, ja jako czytelnik, która książka jest super z tego, co wydali. Odkupiłbym cały nakład, który im został, książki tam na przykład dwuletniej na polskim rynku, czyli wtedy wydawca myśli, że już po książce, że już się skończył ten taki hype na książkę, i się potrafiłbym te książki sprzedać w ilości, nie wiem, 500, taka liczba, która daje gwarancję, że to są ilości większe niż 5, i bym to sprzedał, to ten chłopak myślał, że powiem mu: to teraz kup prawo na książkę. A ja powiedziałem: to znajdź kolejne 3 takie tytuły, zrób te flipy i zarób w ten sposób na licencję na turbo książkę. Tak. Czyli kompetencja sprzedaży, marketingu online. Tak. Czyli może twórca Yorkoboxa wie wszystko o Yorkach, ale nie ma w ogóle pojęcia o tym, jak online to sprzedawać i komunikować. Tak. Jeszcze jedna rzecz w tym kontekście to jest, jeśli patrzymy na siebie i naszych kolegów w klasie albo na uniwersytecie czy gdziekolwiek, w naszym otoczeniu, ale powiedzmy, że, bo zrozumiałem, że to jest młoda osoba, która jeszcze chodzi do szkoły, to jeśli znajdziemy produkt, który nam się podoba i wiemy, że nasi koledzy sprzedają, to my nawet nie musimy inwestować w sklep internetowy. Jeśli teraz byłby zarzut taki, że no ale ja nie mam pieniędzy nawet na tani sklep internetowy, to zaczniemy sprzedawać dla naszych kolegów. Jak ta klasa kupi, to pójść do następnej klasy, sprzedawać po prostu dla swoich kolegów w obrębie szkoły. Okay. Nawet jeśli mamy gigantyczny pomysł na biznes, tak jak Delivery Hero, który ma setki tysięcy restauracji i miliony zamówień dziennie, zaczęło się od jednej restauracji, od jednego zamówienia. Każdy biznes się zaczyna od pierwszego jednego klienta. Zobacz, jaka jedna prosta odpowiedź, nie? Tak. Ale skomplikowana jednocześnie. Skomplikowana. Pytanie numer 2 od Marcela Popanda. Jaką książkę polecasz komuś, kto dopiero uczy się biznesu? Swoją. To jest dobra odpowiedź. Tak. Często ludzie nie chcą swojego produktu polecać, nawet jak jest idealnie dopasowany do pytania. Wydaje mi się, że jak ktoś chce się nauczyć biznesu, to na pewno da trochę perspektywy. Jest z tej książki zarówno jak ja zaczynałem, więc to trochę pokażę, jak można działać. A druga część książki jest pełna już więcej merytoryki dotyczącej właśnie biznesu, prowadzenia biznesu w różnych kontekstach. Więc myślę, że do takiej osoby właśnie napisałem tą książkę. Jest dużo książek. Jest Launch, How Will I Make My... Tam jest How Will I Make Products Happen. Tych pozycji jest dużo. Wydaje mi się, że coś, co jest na pewno potrzebne zawsze, to jest sprzedaż, więc twoja książka też jest fajna. Jeśli zaczynamy w małej skali, to twoja książka też jest dobrą pozycją, jeśli chodzi o takiego haslowania, sprzedawania samemu. Eklund? Eklund trochę inna. Twoja jest bardziej, bardzo konkretna. Narzędziowa. Tak, można robić. Jak mam już pomysł na produkt, to ty dajesz dużo narzędzi. Eklund znowu jest bardziej inspiracją, żeby celować wyżej. Tych książek jest dużo, OSM Power jest doskonałym źródłem do tego, żeby zobaczyć. Ja na moim Instagramie, ja w ogóle sobie postawiłem cel, żeby przeczytać 1000 książek i każdą książkę publikuję na swoim Instagramie. Jestem na 148 książce, więc jest trochę do wyboru i tam można zobaczyć. Goodreads jest dobrym źródłem też szukania fajnych książek. Ja bym rekomendował, że jeśli potrzebujemy, na przykład mamy coś, chcemy robić sprzedaż, to nie szukać też takich generalnych książek o jak mam to zrobić, tylko szukać książki o sprzedaży. Jeśli to jest online, poczytajmy trochę online. Jeśli mamy problemy w rekrutacji, poczytajmy o rekrutacji. Jak zobaczycie moje książki, które czytam, to tego nie widać, to nie jest komunikowane w taki sposób, ale tam przewija się różnie. Czasami widać, że jest seria książek o sprzedaży na przykład, to wtedy na pewno byłem w jakimś tam takim ferwiworze sprzedażowym, skalowałem sprzedaż, czy rekrutowałem nowy zespół i to coś ustawiałem, więc szukałbym też specyfiki. Czyli droga byłaby taka, że książka ogólna o biznesie, patrzymy, co nas ciekawi, bo w czym mamy braki, później idziemy w książki specyficzne. Tak. Czyli na przykład sprzedaż, nie wiem, online, za pomocą SEO, tak. Albo online za pomocą Facebook Adsów, albo online ruch organiczny. To co też bym powiedział, że jest ważne, to nie chodzi o to, żeby teraz poczytać o SEO i teraz samemu robić to SEO,
to nawet chodzi o to, że poczytać o SEO, dlatego żebym jak ja rozmawiam z agencją, czy kogoś chcę zatrudnić, to ja potrafię zrozumieć, potrafię zadawać pytania, potrafię też zweryfikować, czy ta osoba wciska mi w farmazony, czy nie. I trzecie pytanie od przyszłego przedsiębiorca. Zobaczymy, bo może on tylko mówi o biznesie, nie? Może. Albo taki one-entrepreneur, chce być. I pytanie jest takie, jak radziłeś sobie w szkole, jakie masz nawyki? To są dwa pytania w sumie, zacznijmy od pierwszego. Jak radziłeś sobie w szkole? Flying notes? Miałem etap, kiedy dobrze się uczyłem, miałem etap, kiedy bardzo źle się uczyłem. Uniwersytet to jak dostałem lepsze oceny, to chyba jakimś fartem, bo już wtedy na uniwersytecie zacząłem się zajmować właśnie więcej biznesami, to mnie bardziej kręciło, więc to tak było bardziej, żeby to przejść. Więc nie, powiedziałbym, że jak byłem młody, to bardzo przykładałem się do szkoły, miałem dobre oceny, byłem dobrym uczniem, ale też miałem okres... To był okres złego wpływu rodziców na ciebie, że przyjmowałeś się zbyt mocno szkołą i ja uważam, że u siebie też miałem zbyt mocny nacisk na dbałość o szkołę w tym klasycznym modelu i ja wierzyłem w to, jak byłem młodszy. Z czasem zauważyłem, że to nie do końca działa. Ja bym chyba, bo dzisiaj na przykład żałuję, że na pewnych przedmiotach nie przykładałem się wystarczająco dużo. Na WF-ie na przykład. Nie. Ale na przykład matematyka albo były jakieś tam marketingowe też przedmioty, jak już później, bo też historię mam taką, że byłem na medycynie i space engineering i na ekonomii, więc też zmieniałem w ogóle kierunek, ale jakbym miał lepszy kontekst, jakbym wiedział, co chcę robić i to miałbym dużo większą chęć, żeby rzeczywiście się edukować. Więc to bardziej chodzi chyba o to, że nie ma się do końca zrozumienia, w jaki sposób to będzie przydatne w przyszłości. I w ogóle rozpoczęcie bardzo dużo czytania przeze mnie jest wynikiem tego, że w pewnym momencie już zacząłem zatrudniać tyle ludzi, specjalistów, zdolnych, mądrych ludzi, że ja czułem, że brakuje mi teorii. Ja mam dużo praktyki, że dużo rzeczy intuicyjnie zaczynam czuć, bo po prostu popełniałem błędy i później zacząłem czytać. I okazało się, że dużo błędów nie musiałem popełnić, bo gdybym tylko przeczytał, to bym może je uniknął albo abym szybciej doszedł do jakiegoś modelu robienia. Więc odpowiedź jest chyba taka, że miałem różne etapy. Warto jest się dokształcać, ale pewnie musimy szukać to, co nas kręci. I druga część pytania, jakie masz nawyki, więc może skupmy się w jakimś jednym nawyku najbardziej wspierającym twoją efektywność jako przedsiębiorca. A tak to pytanie zawężę. Te nawyki się też zmieniają. Staram się teraz budować nowe nawyki. I jeden nawyk to jest taki, żeby nie odpalać komputer i od razu sprawdzać maile, bo od razu wpadamy w tryb reaktywny. Dużo więcej dajemy z siebie i dużo lepiej wszystko działa, jeśli jesteśmy bardziej proaktywni, czyli jeśli się zastanowimy, co powinniśmy zrobić. I teraz taki nawyk, żeby najpierw się zastanowić, co powinniśmy robić i później to jest na pewno jedna rzecz. Druga rzecz, którą próbuję taki nawyk sobie wprowadzić, to jest, żeby też blokować czas i tylko się zajmować jedną rzeczą, żeby to weszło w nawyk, żeby na przykład przed południem, kiedy mam więcej energii, czuję się bardziej świeżo, no to żeby wtedy to właśnie dać. Później nawyki typu, że wstajemy rano z żoną i na przykład idziemy na basen, akurat mamy basen, więc żeby pływać. To jest taki nawyk już, żeby rozpocząć ten dzień trochę, że już jest trening zrobiony, tak trochę człowiek już ma poczucie, że już dokonał pewne rzeczy, jest zadowolony z siebie, to też daje energię na późniejsze etapy. Mhm. Dziękuję Ci bardzo. Sobie podejrzeć, czy nie ma jakiegoś czwartego pytania, które skoczyło w międzyczasie, a które jest jakieś inne niż... I skończmy tak, skończmy ten odcinek ostatnim pytaniem. Czyli widać, że dzieciaki najbardziej siedzą na Instagramie na tej godzinie. To jest pytanie od Michał 17. Jakie dałbyś rady 17-letniemu sobie? Albo jedną radę, taką główną. Jedną radę to będziesz mówił o pięciu różnych rzeczach, nie? A zawęźmy to do jednej. Jaka by to była rada? Próbuj. Eksperymentuj, testuj. Tak. I ucz się czyichś błędach, nie na własnych. Znaczy to ja bym nigdy nie mógł sobie wymyślić ścieżkę kariery, żeby dojść do tu, gdzie jestem dzisiaj, z czego jestem bardzo zadowolony. Mówimy oczywiście o wywiadzie z Usmanem, nie? Tak. Ale to jest wynik po prostu
masa różnych prób, różnych rzeczy. Poznaje się, co się potrafi, co się nie potrafi, co się lubi, co się nie lubi. Buduje się doświadczenie, buduje się network, więc to jest na pewno bardzo wartościowe i moja największa rada byłaby dla każdego, żeby próbować wszystko, co nas w tej chwili interesuje. Jakieś jest 17 lat, ja wiem, ty też masz taką perspektywę, Gary Vaynerchuk też bardzo to często powtarza. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach jestem naprawdę przekonany, że tak jak może jest life expectancy, czyli ile będziemy żyć, powiedzmy do tam 85 lat, to dzięki technologii, tak jak wszystko się rozwija, ja wierzę w to, że my będziemy dużo dłużej żyć. I to robi, że możemy być dużo dłużej też aktywni zawodowo. Ja sobie zakładam, że jakaś aktywność moja zawodowa będzie, aż będę miał jakieś 70 kilka lat, jak mam 30 kilka lat teraz, to znaczy, że zostało mi 40 lat działania. Tam w połowie nie jesteś jeszcze. Ja nie jestem w połowie, no ja mam powiedzmy 15 lat działania za sobą, takiego porządnego działania. I jak pomyślę sobie, ile udało się dokonać, dużo ciężką pracą oczywiście, ale przez 15 lat, a jeszcze mi zostało 40 i zaczynam w ogóle z innego pułapu, czy innych możliwości, z innymi doświadczeniami, z innymi możliwościami finansowymi i technologia cały czas może wspierać dalsze działania, no to ja nie wiem, co będę robił za 40 lat, ale na pewno to będzie bardzo ekscytujące. Teraz, jeśli miałbym 17 lat dzisiaj, to znaczy, że to życie przed nami jest tak długie, że nawet jak potestujemy kilka lat i to... Albo żeby myśliły, jak się cofnąć, nie? Żeby odmłodzić ciało do wieku 17-latka. No. Nie? Taki eksperyment, z wizja kosmiczna w ogóle, albo wymyślić produkt, który będzie kapsułką, którą połkniesz i w tej kapsułce jest umiejętność mówienia w obcym języku. Może. To jest tak chemia. Ale dzisiaj już są aplikacje. Prawda? Say Hello chyba jest taka aplikacja, która od razu tłumaczy, więc nawet... To ja bym powiedział, że ja sobie jako 17-latkowi dałbym więcej jeszcze przyzwolenia na eksperymentowanie właśnie. W drugiej kolejności na zarabianie pieniędzy i w trzeciej jako opcję awaryjną. W najgorszej opcji pójdziesz do pracy do kogoś. W najgorszej opcji. Nie traktować tego jako cel. Ale to nie musi być czymś złym. Oczywiście, tak. Chyba Jack Ma, czyli założyciel Alibaba, to nawet rekomenduję chyba, żeby też pracować u kogoś, żeby zobaczyć, jak te procesy wyglądają. To też jest forma edukacji, jak duża firma poukładana może wyglądać procesowo. Więc to też nie jest zmarnowane, że idziemy gdzieś pracujemy. Też pracowałem w dużo różnych branżach. W biurze pogrzebowym pracowałem nawet, więc tego doświadczenia jest bardzo dużo. I każdy daje coś. Każda praca w jakiś sposób edukuje. Czy to jest sprzątanie, bo też sprzątałem i prałem dywany i w kościele pracowałem i w kasynie. Gdzie nas nie było, tak? No to jakby, i każda coś daje. Więc powiedziałbym, że najbardziej wartościowe to jest chyba, żeby próbować. I do tego bym dorzucił też osobę, która pod tym względem mnie bardzo inspiruje. To jest Elon Musk. Nie inspiruje mnie pod kątem, nie inspiruje do tego, żeby być jak on, ale to, co mnie fascynuje u niego, to jest taki chyba całkowity brak też ograniczeń w swoich myślach. W sensie takim, że nic nie jest niemożliwe. Kombinacja takiego, że nic nie jest niemożliwe, są tylko rzeczy, które... Jeszcze nie wiem, jak zrobić. Nie wiadomo, jak to zrobić, potrwają trochę więcej czasu. To razem z pozwoleniem na tego, żeby próbować, to jest super. W ogóle w samym wstępie w ogóle dziękuję mojego ojca w mojej książce, to mój ojciec kiedyś powiedział, jak byłem mniej więcej 17 lat. Nie wiem, lat, spróbuj, tak? Powiedział właśnie, nie wiem, spróbuj. To są słowa, które wpłynęły na mnie tak, że zacząłem próbować i w końcu coś się udało. Więc moja najlepsza rada do ciebie, co masz robić, to jest, nie wiem, spróbuj. Jak macie więcej pytań do Lecha? Siła Pędu polecam. Zapraszam również na Instagram Lecha, gdzie też jest aktywny. Zapraszam do naszych materiałów wideo, bo zrobiliśmy chyba już to jest trzecie wideo z serii nagrane wspólnie. Był pierwszy wywiad, był drugi wywiad i teraz jest Q&A. Także sobie też te wideo obejrzyjcie. I pamiętajcie o tym, żeby napisać poniżej, co o tym sądzicie, jakie macie swoje pytania. Może Lech spojrzy w komentarze i Wam na to pytanie odpowie. Dziękuję pięknie. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku wideo Usmana.